Dziękuję. I przepraszam, pastorze ze Skoczowa, że to ja teraz tu będę stał przez chwilę. Powiem szczerze, dosyć dawno nie byłem tutaj u was w Czechowicach. A mogę się pochwalić, że praktycznie prawie każdy zakamarek tego obiektu znam. Byłem tutaj zanim jeszcze cokolwiek było niżej. W porządku. Zanim cokolwiek tutaj było, te pomieszczenia i tak dalej, zastanawialiśmy się, co wyburzyć, jak to zrobić. Cieszę się, że macie dzisiaj tak piękną salę i miejsce zgromadzeń, w których można oddawać Bogu chwałę. Wielką radością dla mnie również było, jest, że mogłem dzisiaj usłyszeć następne Wyntona Marsalisa, mojego ulubionego jazzmena, to taki trębacz światowej sławy. Niedawno był w Bielsku. Oczywiście służba szkółek niedzielnych, jak się złożyło, złożyła się na bilety dla mnie i dla mojej żony. Wiedzieli, że z wielką przyjemnością weźmiemy w takim koncercie udział. I był to naprawdę uczta. A dlaczego o tym wspominam? Bo wiecie, gdzieś kiedyś dawno temu, to połowa lat 80., będąc w Kanadzie, po jednym z programów telewizyjnych, w których występowałem, podeszła do mnie kobieta, później się okazało, że jest autorką wielu książek, i mówi mi, wiesz co, Edward, oczekujecie przebudzenia w Polsce. Ja mówię, jak najbardziej, modlimy się o to. A ona mówi, wiesz, powiem ci, jakie będą pierwsze oznaki przebudzenia, prawdziwego, dogłębnego przebudzenia. Ja mówię, no jak się ludzie zaczną nawracać? Ja mówię, nie. Przebudzenie dotyczy Kościoła, dotyczy wierzących ludzi. Mówi, wiesz, pierwszymi oznakami będzie to, że przestaniecie tłumaczyć różnego rodzaju teksty piosenek, a zaczniecie pisać własne, a zaczniecie komponować własne melodie, a zaczniecie pisać własne książki, a nie tłumaczyć tylko autorów z zachodu. Mówi, to będą pierwsze symptomy przebudzenia w każdym kraju. Tak jest, mówi, i w waszym kraju. Jak zobaczysz, że coś takiego się dzieje, to wiedz, że przebudzenie nadchodzi. Ja to obserwuję już od wielu lat, że coraz więcej mamy własnych utworów, własnych pieśni. No, z książkami jest o tyle problem, że w moim odczuciu przynajmniej coraz mniej jest chętnych do czytania książek. Dziś więcej e-booki czy jakieś inne formy, a właściwie krótkie treści są bardziej mile widziane niż jakieś opasłe tomy. Chociaż są tacy, którzy lubią w dalszym ciągu czytać. Drodzy, dzisiaj rozważając pewne zagadnienia Bożego Słowa, również oparte na Bożym Słowie, chcę zwrócić waszą uwagę, swoją uwagę na bardzo istotny moim zdaniem fakt, który umykał człowiekowi, ludzkości od samego początku istnienia. Bóg od samego początku chciał przemawiać do człowieka, chciał z człowiekiem rozmawiać, przekazywać informacje. Ale człowiek tego nie rozumiał. W pewnym momencie nieprzyjaciel podchodzi i mówi, czy rzeczywiście tak Bóg mówi? I człowiek naraz wytrącony został z takiego błogostanu, i zaczął się zastanawiać, czy rzeczywiście Bóg mówi. I ta informacja została, te Boże informacje zostały zakłócone w naszych umysłach, w naszych sercach. Czy myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Dzisiaj oczywiście żyjemy w świecie, w którym jest taki przepływ informacji, jakiego nigdy wcześniej ludzkość nie doświadczała. Dzisiaj wiele informacji jest kodowanych, bo są tak cenne i żeby się nie dostały w niepowołane ręce. Dzisiaj
Hakerzy pracują 24 godziny na 7 dni, żeby złamać te kody, żeby się coś dowiedzieć. Bo w tych informacjach jest zawsze zawarte coś cennego dla kogoś i jest to coś bardzo istotnego. Z drugiej strony, mając tak wielką ilość informacji, jakże często umyka nam to, co najważniejsze. Zobaczcie, od stuleci oczekiwano na przyjście Mesjasza. I gdy przyszedł, kto to zauważył? Symeon? Anna? Pasterzom anioł powiedział, że narodził się Zbawiciel. Dotarło to do nich w jakiś sposób, sprawdzili. Ale tak na dobrą sprawę to się nie rozeszło jakimś wielkim, wielkim echem. Ludzkość nie została tym ogarnięta. Tak naprawdę to nie ci, którzy oczekiwali na Mesjasza, tego Mesjasza rozpoznali i zauważyli. Ta informacja jak gdyby stała się nie dotarła do ich umysłów. Dotarła do daleko na wschodzie pogan, którzy nie mieli żadnych obietnic, nie mieli kontaktów, nie mieli Mojżesza, nie mieli proroków, nie mieli Tory, nie mieli Biblii. Ale do nich dotarło, że narodził się jakiś król i przyszło trzech, aby złożyć mu pokłon. A ci, którzy oczekiwali, ci, którzy powinni byli stać w pierwszym rzędzie, ci, którzy powinni byli być zachwyceni tym, że wreszcie się pojawił, zaczęli się zastanawiać, mówią, nie, on nie pasuje do tego, co my sobie wyobrażamy o naszym Mesjaszu. I został odrzucony, został nierozpoznany. Do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że świętowane są takie fakty jak narodzenie, czy jeszcze ważniejszy fakt śmierci i zmartwychwstania, jakże niewielu ludzi tak naprawdę ten Boży przekaz, to Boże przesłanie, tą Bożą informację rozpoznaje. Drodzy, ale ja nie przyszedłem tu, aby stanąć na tym miejscu i oceniać świat, oceniać ludzi gdzieś tam żyjących obok, na ulicach naszych miast czy wiosek, ale sam chciałbym stanąć dziś przed Bożym obliczem z otwartym sercem, aby zadać sobie pytanie, czy to, co Bóg chce i przekazuje, dociera. Czy dociera do mnie? Bo wiecie, bardzo łatwo jest nie zauważyć tego, co Bóg ma do powiedzenia. Tym trudniej, jeśli cokolwiek staje się tak bardzo często powtarzanym. Bierzesz do ręki Biblię i czytasz. Aha, ten tekst to ja znam na pamięć. A na ten tekst, z tego to słyszałem dwa takie wspaniałe kazania. Nie, no cudownie, ten tekst to ja doskonale rozumiem. Wiem, co tu jest napisane. Czy to oznacza, że już nic więcej Bóg nie ma do powiedzenia z tego miejsca Jego przesłania? Ja odkrywałem i odkrywam, że bardzo często w takich właśnie momentach, kiedy biorę i czytam najbardziej znany mi tekst i kiedy z modlitwą otwieram swoje duchowe oczy, wtedy zauważam, że Bóg ma naprawdę dużo więcej do przekazania. Bo wiecie, my możemy zacząć zadowalać się tylko tym, co już osiągnęliśmy i być takimi zadowoleniami. My wiemy, a oni nie wiedzą. Ale czy to jest dla nas wystarczające? Wiecie, dzisiaj za informacje niektóre firmy płacą ogromne pieniądze. A za niezauważone informacje, mogą kosztować upadki nawet największych koncernów.
A co jeśli chodzi o informację, którą Bóg przekazuje człowiekowi? Jeśli to, co Bóg ma do powiedzenia dla ciebie, jeśli dziś tego nie usłyszysz, to jutro usłyszysz i będzie dobrze? To jest bardzo ważne, aby nasze wewnętrzne uszy były otwarte, byśmy słyszeli. Ileż to razy czytamy, kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, te duchowe, niechaj słucha. Czy dzisiaj, Edwardzie, słyszysz? To jest pytanie, które sobie zadaję. Czy słyszę, co Bóg ma do powiedzenia, co Duch ma do powiedzenia? Użyję pewnego określenia, faktu, który przeczytałem kiedyś w internecie. W 2007 roku na dworcu Washington Plaza Station wydarzyło się coś niezwykłego. W tym czasie w Waszyngtonie, w salach koncertowych najwyższej klasy koncertował bardzo sławny skrzypek amerykański Joshua Bell, którego minuta koncertu to minimum $1000 kosztuje. Kosztowało wówczas, w 2007 roku. Wyobraźcie sobie, minuta $1000. I ktoś wpadł na pomysł, aby zaproponować temu właśnie muzykowi, temu wirtuozowi, by przyszedł na ten dworzec metra w Waszyngtonie. On przyszedł w takim t-shircie, w takiej podkoszulce z jakimś tutaj napisem. Przyniósł skrzypce, futerał otworzył. Nikt nie wiedział, że w tym futerale są najstarsze skrzypce Stradivariusa za $3,5 miliona. On wyjął te skrzypce i zaczął grać. Zaczął grać część repertuaru, który grał w tych salach koncertowych. 45 minut trwał jego koncert. W tym czasie przeszło obok 1097 osób. 32 osoby zatrzymały się przez moment, aby wrzucić do czapki, którą wystawił koło futerału, jakiś pieniążek. I pobiegło dalej. Na dłużej niż minutę zatrzymało się tylko 7 osób. 1097, a tylko 7 osób zatrzymało się na dłużej niż minutę. A całego koncertu 45-minutowego wysłuchały tylko 2 osoby. I to jedna, która poprzedniego dnia, płacąc setki dolarów za bilet, była na koncercie i naraz, znajdując się na tym dworcu, ze zdziwieniem stwierdziła, że ten skrzypek niepozorny, stojący tam, gra dokładnie tak jak Joshua Bell i gra te utwory, które ona wczoraj słuchała, płacąc takie wielkie pieniądze. To była ta kobieta, która była na tym koncercie, i listonosz, który był fanem właśnie muzyki poważnej i zostawił swoją pracę na ten czas, tych 40 paru minut, i stał i słuchał. Drodzy, ponad 1000 osób miało okazję słuchać geniusza. Przeszło obok. Właśnie ten przykład, kiedy przeczytałem, stanął takim obrazem dla mnie, jak wiele możemy utracić, nie będąc oczekującymi. Bo wiecie, no na przykład powiem tak. Wierzycie w to, że gdy dwóch lub trzech się zgromadza w imieniu Jezusa, to On jest pośród nas? Wierzycie w to? No jakżeby inaczej, no przecież jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy dziećmi Bożymi, narodzonymi na nowo. Tak mówi i zapewnia nas Boże Słowo.
Ale co z tego wynika dla ciebie? Co z tego wynika dla mnie dzisiaj, że On tu jest? Ile razy wychodzimy po nabożeństwie takimi samymi, jakimi tu przyszliśmy? A przecież mówimy, że gdy On się pojawi, to zmienia się wszystko dookoła. Jakiej przemiany ja i ty doznajemy wtedy, kiedy zgromadzamy się w Jego imieniu? Widzicie, to są istotne pytania. I ja nie chcę je kierować do tam ludzi. To zrobią ewangeliści. Ja ewangelistą nie byłem i nie jestem. Dlatego będę wierny swojemu powołaniu nauczycielskiemu. I dlatego mnie trudno się słucha. Bo wiecie, ewangelista, gdy mówi, to chrześcijanie tak sobie fajnie mogą się... Aha, no przeżyłem nowonarodzenie. Przeżyłem chrzest Duchu Świętym. Ja to już mam za sobą. Odfajkowane. A nauczyciel przyjdzie i mówi ci, czego jeszcze nie zrobiłeś, czego jeszcze nie wiesz. Twarda to mowa. Kto tego będzie słuchał? Drodzy, czytamy w liście do Hebrajczyków pierwsze dwa wersety. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego posłał na ten świat. I chrześcijanie wspominają, świętują. Trudno mi nazwać chrześcijanami tych, którzy to świętowanie opierają na wózkach przepełnionych i popychanych do kas w tych wszystkich supermarketach. Ostatnio Bóg przemówił do nas przez Syna. Ale co przemówił do nas? Nie tak dawno zadałem sobie pytanie, czy wierzysz w to, że Bóg wysłuchuje i odpowiada na nasze modlitwy? Wierzycie też w to? A kiedy odpowiedział na twoją modlitwę? Co uważasz, co ja uważam, co ty uważasz za odpowiedź Bożą na twoją, na naszą kościelną, zborową modlitwę? Na nasze indywidualne, rodzinne, jakiekolwiek modlitwy zanosimy. Panie, wierzymy, że ty wysłuchujesz i odpowiadasz. Ale kiedy słyszałeś tą odpowiedź? Albo co jest odpowiedzią? Najczęściej powiem wam, co jest odpowiedzią. Gdy modlimy się o uzdrowienie i człowiek zostaje uzdrowiony, mówi, tak, Pan odpowiedział. A jak nie został uzdrowiony, to Pan jeszcze nie odpowiedział? To ja wam podam parę przykładów. Znacie je, nie będę nawet czytał. 10 trędowatych wołało, modląc się do Jezusa. Zmiłuj się nad nami. Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Co, zmiłował się nad nimi, czy nie? Odpowiedział na ich modlitwę, czy nie? A, my wiemy, my to czytaliśmy, my znamy finał tego. Wiecie, jaka była odpowiedź Jezusa na tą modlitwę? Idźcie i pokażcie się kapłanowi. I taki jeden z drugim patrzy, ja mam dalej plamy. Ja dalej nie mam połowę ucha. Mój nos jest niekompletny, bo trąd go zżarł. Jak ja mam stanąć przed kapłanem? Gdyby mi to wszystko się odrosło, gdyby to wszystko zniknęło, to ja rozumiem, jest odpowiedź, idę do kapłana. Ale Jezusa odpowiedzią na modlitwę, zmiłuj się nad nami, było co? Idźcie i pokażcie się kapłanom. I oni co? Poszli, bo usłyszeli tą informację, usłyszeli odpowiedź Jezusa Chrystusa na ich modlitwę. Słuchajcie, drodzy, ileż my czasami tracimy na tym, że ciągle wydaje nam się, że Bóg jeszcze nie odpowiedział na nasze modlitwy, nie słuchając tego, że On coś mówi. Żona modli się o zbawienie męża. On mówi, słuchaj, zmień to czy tamto w swoim życiu.
Nie, to nie. To nie jest Boża odpowiedź. Bożą odpowiedzią będzie, kiedy mój mąż zacznie chodzić do zboru, narodzi się na nowo. Moja żona się narodzi na nowo. Moje dziecko się narodzi na nowo. Ktoś przestanie pić, czy być po prostu nałogowym, żyć w nałogu. To będzie odpowiedź. A on mówi do trędowatych, idźcie i pokażcie się kapłanom. I dopiero gdy poszli, w drodze zobaczyli, że zostali uzdrowieni. To się nie stało, to uzdrowienie, w momencie, kiedy Jezus do nich mówił. No ktoś powie, to jest jedyny przykład, taki wybrałeś. No to pójdźmy do Kany Galilejskiej. Jezu, wina nie mają. Potrzebne jest wino, zrób coś. Odpowiedział Jezus czy nie? Co odpowiedział? Widzicie tutaj tę stągwię? No to weźcie, naczerpnijcie wody ze źródła i nalejcie wody. Wody nalejcie do tych stągw. Nie, nie. Tam w tym źródle nie pojawiło się wino. Weźcie i napełnijcie tę stągwię wodą. To była Boża odpowiedź na tą modlitwę. No ale trzeba mieć uszy, aby to słyszeć, aby to zauważyć, aby z tego skorzystać, aby Boże błogosławieństwo mogło stać się w pełni udziałem. Ileż tego błogosławieństwa pozbywamy się, nie słysząc tych odpowiedzi Jezusa na nasze modlitwy. Ale zabiegamy o to, aby Bóg usłyszał nasze wołanie. Tak bardzo nam zależy na tym, aby nasze modlitwy do Niego dotarły. A ja chciałbym dzisiaj, drodzy, zachęcić każdego z nas, abyśmy dokładali wiele wysiłku, wiele starania, abyśmy to my usłyszeli Jego głos, Jego podpowiedzi. Wiecie, w minionym tygodniu, jeszcze nie minął tydzień, przeżyłem dosyć przygnębiającą sytuację w moim życiu. To było coś, co spowodowało, że wstyd mi było nie dlatego, że zrobiłem coś strasznie złego. Nie, nie, to nie w tych kategoriach. Ale było mi głupio i źle się z tym czułem. I wołałem do Pana. I wczoraj wchodząc do kaplicy, witając się z bratem, który zawsze tam stoi przy drzwiach, on tak niezwykle inaczej odezwał się do mnie. I ja wtedy usłyszałem Bożą odpowiedź, która mnie uwolniła z tego, co mnie gniotło od środy. Jakże jestem wdzięczny Bogu za to, że On naprawdę chce mieć z Tobą i ze mną tak bardzo bliską społeczność. On chce odpowiadać na nasze modlitwy, tylko czy jestem na to przygotowany? Czy spodziewam się? Czego oczekiwałeś, oczekujesz, wychodząc z domu, idąc na nabożeństwo? Pośpiewamy coś, pomodlimy się. Ktoś coś powie, lepsze lub gorsze przesłanie. Znaczy może nie tyle lepsze, gorsze, ale bardziej podobające mi się albo mniej. I potem znów coś jeszcze zaśpiewamy i pójdziemy do domu. Drodzy, pędząc w tym rytmie, 1097 osób nie zauważyło wirtuoza. Pędząc w tym rytmie, co niedzielę czy co w tygodniu przychodzimy na nabożeństwo, możemy nie zauważać wirtuoza naszych dusz, który chce działać, który chce rozwiązywać, który chce prowadzić nasze życie. A to jest tak bardzo istotne, bo tego potrzebujemy dzisiaj. W szczególny sposób,
kiedy dookoła widzimy, że jak gdyby wszystko się wali, nie ma nic trwałego, nie wiadomo, czy to, co dziś jeszcze stoi, jutro będzie w tym samym miejscu. I wielu ludzi przerażonych jest tymi przeżyciami. Wielu chrześcijan nawet zaczyna się różnych rzeczy obawiać. Ale ci, którzy ufają Panu, ci, którzy mają z Nim tą bliską społeczność i słyszą ten Jego głos. Chciałbym należeć do tych dwóch. Nie tam stojących na tym dworcu metra w Waszyngtonie, ale tych dwóch w świątyni, kiedy wnoszono dzieciątko Jezus. Oto zbawienie zobaczyłem. Mogę w tej chwili odejść, bo zobaczyłem Boże działanie. Drodzy, jak ten czas u Was szybko leci, ja nie wiem, ten... Chciałem dzisiaj też zwrócić uwagę na jeden ze starotestamentowych obrazów, które pojawia się w tym właśnie temacie, który poruszam. Mam na myśli płonący krzak, który zobaczył w pewnym momencie Mojżesz. Czytamy o tym w Księdze Wyjścia, druga księga Mojżeszowa, Eksodus, trzeci rozdział, pierwsze trzy wiersze najpierw. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Wiecie, my mamy pewien problem, dlatego że mając Biblię, mając ten tekst, od razu wiemy, co jest na początku, co jest w środku i co się stało na końcu. Ale Mojżesz w tym czasie 40 lat pasał trzody swego teścia. Na pustyni palące się kępki traw czy krzewy to żadna nowość, to nic niezwykłego. W tym skwarze czasami wystarczyło jakiś bardziej szklista skała, skupienie promieni i zapala się kępka traw. Widział to na pewno dziesiątki razy. I mógł przejść obok. Ale tym razem Mojżesz poszedł dalej niż zazwyczaj. Pognał trzodę nie tylko do tego miejsca, dokąd zawsze dochodził, ale poszedł nieco dalej. Moją modlitwą i prośbą jest, abyśmy się nauczyli, patrząc na to, na tą naszą codzienną rzeczywistość, na te nasze codzienne sprawy, z którymi się stykamy, na te normalne rzeczy, z którymi mamy do czynienia, abyśmy umieli posunąć się nieco dalej w duchowym znaczeniu. Abyśmy mogli zobaczyć, że ten krzak dzisiaj płonie trochę inaczej. Wiecie, dla mnie takim płonącym krzewem na co dzień jest moment, kiedy nie tyle otwieram Biblię, bo otwieram tablet czy komputer, z tego się nauczyłem już od kilkunastu czy nawet więcej lat korzystać. To jest płonący krzew, z którego Boży głos dociera. Mojżeszu, Edwardzie, ileż to razy otwierana Biblia i ten płonący krzew nie spowodował mojej reakcji. Oto jestem, Panie, mów. Gotów jestem słuchać. Tym razem jednak Mojżesz zainteresował się głębiej. I co usłyszał? Podejdź, zdejm obuwie. Jakież to było wielkie przeżycie dla Mojżesza.
Bo musimy sobie uświadomić, że to był człowiek, który czuł się wewnętrznie przegranym. On miał świadomość tego, kim jest. Wiedział o swoim cudownym zachowaniu od dzieciństwa, od narodzin. On wiedział o swojej wielkości, o swoim wykształceniu na dworze Faraona. On wiedział o tym, że będąc Żydem, Bóg powołuje go do tego, aby wyprowadzić ten lud z niewoli. On o tym wszystkim wiedział. I naraz to wszystko runęło. Naraz to wszystko się rozsypało. Pękło jak bańki mydlane. Tylko przez jeden nierozsądny ruch. Że chciał zrobić szybciej i lepiej niż Bóg. Nie posłuchał. To nie tylko Mojżesz. Abraham podobnie. Do dziś mamy problemy, czy ludzkość ma problemy z powodu tego, że Abrahamowi się śpieszyło i nie czekał na Boga. Ale nie chcę ich dzisiaj oskarżać. Absolutnie jestem daleki od tego, aby zarzucić coś Mojżeszowi czy Abrahamowi. Ale patrząc na ich życie, chcę wziąć lekcję dla siebie, abym ja dzisiaj, słuchając Boga, mógł Go słyszeć, a nie tylko być zadowolonym z faktem, że zaliczyłem nabożeństwo w pierwszy dzień świąt. My akurat jesteśmy mniej pobożni chyba w Bielsku, bo Filadelfia miała wczoraj nabożeństwo i dzisiaj nie ma, jutro nie ma, w środę dopiero będziemy mieć. No ale to nie jest istotne, ile tych spotkań nabożeństw się odbywa. Ważne, ile Bożego głosu, Bożego przesłania dociera do mojego i do twojego serca. I słuchajcie, i ten Mojżesz, który w pewnym momencie uciekł na tą pustynię, udało mu się, że założył wspaniałą rodzinę, miał wspaniałego teścia, który się później okazało jeszcze był mądrym do tego doradcą. Biblia nic nie wspomina o teściowej. To tak na marginesie powiem. Ale skoro był teść, były córki, to i teściowa gdzieś tam musiała się pojawiać, ale o tym Biblia nie mówi. W każdym razie Mojżesz zrezygnował ze swojego powołania. Mojżesz już widział siebie tylko pasącego trzody swego teścia. Ale bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, że Bóg nie zrezygnował z Mojżesza. Bóg pamiętał o powołaniu, jakie skierował do Mojżesza i tego nie przekreśliły nawet błędy, które Mojżesz popełnił. I dlatego do niego mówi, Mojżeszu. I Mojżesz usłyszał. Drodzy, ważnym jest, abyśmy umieli odkrywać, aby nasze serca były czułe, albo tak powiem, aby pałały, tak jak to było kiedyś z tymi dwoma, co szli do Emaus. Widzicie, szli ze swoim Mesjaszem, z nauczycielem, z Jezusem, z którym przebywali 3 lata i nie rozpoznali Go. Nie rozpoznali słów, które, a On im przecież wykładał od początku cały Stary Testament, że to wszystko, co się z Nim stało, zostało napisane, że tak powinno być. Dopiero ich oczy się otworzyły, jak zaczął łamać chleb. Wtedy naraz. No ale on zniknął. Drodzy, to jest nie tak, że my już poznaliśmy i nic więcej nam nie potrzeba. A tak poznawszy Pana, dołóżmy wszelkich starań, abyśmy Go jeszcze bardziej mogli poznawać. No dobrze, Bóg objawił się Mojżeszowi, objawił się Izajaszowi. Izajasz w 6 rozdziale, w 8 wierszu czytamy, gdy usłyszał głos Pana, który mówił, kogo pośle,
Wtedy odpowiedział, co? Oto jestem, poślij mnie. Ale Mojżesz tego tak nie odebrał. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, w 6 wierszu 3 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej czytamy, rzekł też Pan, jam jest Bóg ojca twego Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Wiecie, Bóg najpierw objawił się Mojżeszowi jako ten, który był. Bo Abraham, Izaak, Jakub to już przeszłość, co najmniej 400 przeszło lat przed Mojżeszem. Bóg, który był. Czy poznałeś Boga, który był? Bo to jest początek poznania, poznawania Boga. Rozszyfrowania, że On istnieje. I to jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli o tym, że Bóg jest Bogiem, który był. Jest bardzo smutnym, chcę powiedzieć, że wielu chrześcijan poprzestaje na tym, że wierzą w Boga, który był. Bóg staje się dla nich tylko historycznym wydarzeniem. Jezus, Jego narodzenie jest historycznym wydarzeniem, jeżeli w ogóle jeszcze w to wierzą. Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie jest historycznym wydarzeniem. Znaki i cuda i pełność Ducha Świętego to jest historyczne wydarzenie. To było. Ale Bóg nie poprzestał z Mojżeszem na objawianiu się Mojżeszowi, że On był, że jest Bogiem przeszłości. Tak, bracie i siostro, On jest Bogiem mojej przeszłości, On jest Bogiem twojej przeszłości. On jest w stanie po prostu tą przeszłość w szczególny sposób zamknąć czy wyciągnąć pewne wnioski i lekcje, żeby ciebie i mnie dalej poprowadzić. Mojżesz odczuwał, że teraz Bóg go powołuje, aby poszedł z powrotem do Egiptu, do swoich współbraci. A Mojżesz mówi, chwileczkę, ja co im mam powiedzieć? Że przychodzę w imieniu Boga, który był? Boga historycznego? I zobaczcie, co wtedy Bóg objawia się, jak się objawia Bóg Mojżeszowi. Bóg mówi do niego tak. Zresztą wcześniej Mojżesz, 13 rozdział, 13 wiersz i 14. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, a jakie jest jego imię, to co im mam powiedzieć? Wiecie, nie jest czymś zbawiennym, jeśli byśmy mówili o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Jego dziele wykupienia ludzkości jako o fakcie historycznym. To jest fakt historyczny. To jest coś, w co wierzymy. To jest coś, co buduje, co daje nam fundament. Ale to nie jest wystarczające. I dlatego Bóg rzekł do Mojżesza, jestem który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. Jahwe oznacza jestem, który jestem. Jestem, który jestem. To kolejny etap objawienia się Mojżeszowi. Boga, który się objawia Mojżeszowi. Bóg mówi, byłem w przeszłości jako Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale jestem, który jestem. Jakie to szczęście, kiedy człowiek dzisiaj, tak jak my, wierzę, tu zgromadzeni, możemy być tymi, którzy doznali Boga, który jest. Który jest Bogiem teraźniejszości. On jest. On jest teraz. On jest w nas. On jest spośród nas. Ważne tylko, abyśmy sobie to uświadamiali.
że On jest. Że nie jest to dla nas tylko postać historyczna, ale że to jest Bóg, który jest. Wiecie, kiedy mamy taką świadomość, wtedy chwilowe przeżycia, jakieś nawet próbujące zachwiać naszą postawę, jakże szybko potrafią postawić nas z powrotem do pionu, kiedy uświadomimy sobie, ale przecież On żyje we mnie. On jest, a ja jestem w Nim. Panie, wdzięczny Ci jestem, że nie muszę się bać, że mogę stać i przechodzić razem z Tobą przez takie czy inne sytuacje. Taka historia z pola misyjnego. Misjonarka Gladys Aylward, brytyjska misjonarka w Chinach pracująca, pracowała w takim sierocińcu dla dziewcząt i opowiadała im o różnych historiach, ale w pewnym momencie, to w czasach Mao Tse-tunga było, znalazła się w poważnych tarapatach i jej wiara się zachwiała. I wtedy jedna z wychowanek zwróciła się do niej mówiąc: przypomnij sobie, jak nam mówiłaś o Mojżeszu, który spotkał płonący krzew na pustyni. A wtedy ta nauczycielka, ta misjonarka, bo do tego można dojść, do takiego stanu, odpowiedziała: no tak, ale ja nie jestem Mojżeszem. Jakaż mądrość tej dziewczyny, która z nią rozmawiała, mówi: ja wiem, że nie jesteś Mojżeszem, to prawda, ale Bóg jest wciąż Bogiem. Amen. To dla pociechy, dla mnie i dla ciebie. Nie musisz być Mojżeszem, ale możesz przeżywać podobnie, że ja to się już do niczego nie nadaję. Tyle razy zawaliłem. Nie wykonałem tego, co Bóg ode mnie oczekiwał. Spartaczyłem tą robotę. Nawaliłem. Wiem, że Bóg mi przebaczył, ale to wszystko już niestety. Czas minął. Ludzie cię przekonają, że się już do niczego więcej nie nadajesz. Ale Bóg nie zrezygnował z Mojżesza. Bóg nie rezygnuje z ciebie. Bóg w dalszym ciągu oczekuje, że misję, że posłannictwo, którym cię obdarzył, czy to w swojej własnej rodzinie, czy w sąsiedztwie, czy w mieście, czy w całym kraju, nie wiem. Bóg z ciebie nie zrezygnował, bo On jest Bogiem, który jest. I kończąc, chciałbym dodać, że Bóg na tym nie poprzestał objawianie się Mojżeszowi. Bo nawet fakt, że Mojżesz już uświadomił sobie, że ma do czynienia z Bogiem, który był, że ma do czynienia z Bogiem, który jest, ten Bóg, wspaniały Bóg, nasz Ojciec, mówi do niego tak, 10 do 12 wiersza. Przecież teraz, Mojżeszu, idź. Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I Bóg odpowiedział: będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. To jest dopełnienie Bożego objawienia dla Mojżesza, które uzdolniło go do wypełnienia służby, powołania, którego Bóg złożył na Mojżesza. Siostro, bracie, chciałbym ci powiedzieć, i sobie to mówię, znasz Boga, który był? Znasz Boga, który jest? Poznaj Go również, że to jest ten, który będzie, ten, który przyjdzie, ale ten, który cała przyszłość należy w jego ręce, do jego rąk. Jemu się nic nie wymyka spod kontroli. Nic się nie stanie według tego, czego on nie dopuści. Bo to jest Bóg, który również będzie. Drodzy, na koniec powiem
Z Izajasza 43 rozdział, 2 wiersz. Gdy będziesz przechodził przez wody, byłem z tobą. Jestem z tobą, nie. Będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień cię nie spali. A w objawieniu Jana w 1 rozdziale, w 4 wierszu czytamy, a do Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, czyli ten, który będzie. To jest pełnia potrzebna, to poznanie jest w pełni potrzebne do tego, abym ja i ty mógł zacząć przykładać rękę do służby na rzecz Jego Królestwa, do realizacji powołania, do którego nas powołał. I chociaż sam może we własnych oczach już wydaje ci się, że sprawa zakończona, przypomnij sobie, czego On od ciebie oczekuje i poznaj Go jako tego, który był. Ale nie poprzestawaj na tym. Nie poprzestawaj tylko na tym, że On jest, ale że też jest to On, który będzie. Będzie z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jeśli przez ogień, nie spłoniesz. Jeśli przez wody, nie zaleją cię. Ważne jest, abyśmy umieli odczytywać Boże przesłanie, Bożą informację. Wielokrotnie i wieloma sposobami czytałem na początku. Dlaczego wielokrotnie i wieloma sposobami? Dlatego, że taką mamy percepcję, tak słabo odbieramy te wszystkie informacje, które Bóg chce nam przekazywać. I nie udało się w ten sposób, to Bóg mówi, to jak ja do Niego mam przemówić? No to spróbujemy w ten sposób. Nie zadziałało. No to jeszcze spróbuję w ten sposób. Szuka Bóg dotarcia do mojego i do twojego serca. Bądźmy więc bardziej otwartymi na to, co On ma do nas do przekazania. A ostatnio przemawia do nas przez Syna. Wiecie, coś na ten temat na koniec powiem. Mamy troje wnucząt. Z wnukiem, który nie ma problemu z matematyką, są na tym normalnym poziomie, ale na tym bardziej zaawansowanym, bo interesują go olimpiady matematyczne. No to przychodzi raz w tygodniu do dziadka, żebyśmy się uczyli matematyki, ale daleko powyżej tego programu, który obejmuje jego 6. klasa. I są sytuacje, w których próbuję mu to coś wytłumaczyć i widzę, że nie dociera. Że jakoś tego... To wiecie, co ja robię? Wtedy główkuję i myślę, jaki tu wymyślić jeszcze przykład? Jak do tego podejść, aby mu to przekazać, żeby on to złapał? Jak się to udaje? Jakaż wielka radość wypełnia moje serce, że do niego to dotarło. Bracie i siostro, wyobrażam sobie mojego wspaniałego Ojca w niebie, Boga Wszechmogącego, jak raduje się Jego serce, gdy skoro nie jeden sposób, skoro nie drugi sposób, ale za którymś razem Jego przesłanie dociera, trafiło, zrozumiał. Bóg rozradowany. Bądźmy więc ludźmi gotowymi na przyjmowanie Jego przesłania. Tego wam życzę. Nie tylko w tym dniu świątecznym, ale w każdym następnym, który Bóg pozwoli nam przeżywać. I nowy rok, i następne dni. Ile nam ich Pan da? Szukajmy, wsłuchujmy się, aby płonący krzak, który się nie spala, mógł dalej do nas przemawiać. Amen.